bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed. Ja jestem Yuno. Jeśli zostaniesz wykryty, zabicie kilku ścigających może to ułatwić my już wiemy. Ucieczkę. O ile nas nie pokiereszują, że hej... zaraz. Witaj, bracie. Jak idą poszukiwania? Wiem już wszystko o moim celu. Zatem podziel się wiedzą. Podobno Sibranda zżera strach. Popadł w obłęd na myśl o zbliżającej się śmierci. Zamknął dzielnicę portową i ukrył się na jej terenie, czekając, aż przypłynie jego statek. To utrudni sprawę. Ciekawe, skąd dowiedział się o twojej misji. Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. Al-Mualim ostrzegał mnie, że wieści o mych czynach szybko się wśród nich rozejdą. Dobra, piórko jest. Strzeż się, Altairze. Oczywiście, Rafiku. Sądzę jednak, że będzie to działać na moją korzyść. Strach go osłabi. I możemy ruszać. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Chcesz bardziej osłabi strach? Sibryn. Gdzieś tam trzeba będzie w takim razie do tego portu się udać. Tak, najpierw w ogóle miałam wątpliwości, czy na tą cholerę jakoś da się dostać. Ale w końcu doszłam do wniosku, że jak najbardziej się da. I dobrze. Teraz tylko... zaraz ktoś się zacznie mnie czepiać. Że coś ze mną nie tak. Ale to my sobie poradzimy. Szybko zdążą. Dobra. Jest. Chyba. Okej. No dobra. To była w sumie dość dziwna sytuacja. Ale kto by się tam tym przejmował, skoro w sumie wyszło całkiem spoko. Tylko, że... no, cholera jasna. Aż takie coś to tylko ja chyba robię. Dziwne to. Dobrzy ludzie, nie szukajcie dalej! Tu coś właśnie zauważyłam. I teraz jeszcze tylko zasadnicze pytanie. Czy ja powinnam zacząć myśleć, jak się dostać górą tam, czy... możliwe jest i całkiem realne dostanie się tam dołem. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal. Widzę flagę, która kusi. O, no wiesz co, człowieku, dziwny jesteś. Czy to się kiedyś skończy? Spokojnie, spokojnie. Jestem tak blisko. Ale właśnie, jakoś nie ma tam przejścia za bardzo. Tylko może jakieś wejście gdzieś. Właśnie z tymi murami może być problem chyba. Chyba, że tędy jakoś... Jesteś moim przyjacielem? Nie. Już się zaczyna. Proszę tylko o parę miedziaków! Czy ja mogę tam zeskoczyć? Dobra, mogę zeskoczyć w sianko. No i to chyba będzie najlepsza opcja właśnie. Nie. To... cholera. Ale ja nie chcę ocalać mieszkańca. Mieszkaniec mnie interesuje, że aż wcale. Dobra, znajdźmy cokolwiek, gdzie można się schować. No nie. Ja naprawdę... jakież to głupie. I teraz pół miasta mnie będzie gonić, tak? I nikt nie raczy mi pozwolić posadzić dupska na ławeczce? Altair?
O, to jest to, czego szukałam. Dobry panie, jestem tylko starym człowiekiem. Tak, oddaliłam się od mojego celu, niestety. Straszne to jest, tyle wam powiem. Dobra, odłączmy się od nich. Jeszcze nie życzysz mi źle, po prostu. No i teraz o wiele spokojniej spróbuję się tam dostać. Dobra. Co jest? Panie? Ale to co, oni mnie wykryli w tym momencie, czy co jest? Aha. Czytało mnie aż tutaj, czyli wykryli. Cholera, jasna. Dziwne to jakieś. Nie podoba mi się. Dobra, to jeszcze raz do tamtej dzielnicy trzeba się udać. No, mówi się trudno. W sumie trochę tam czasu może i tym samym stracę, ale... Zaraz. Co on do diabła robi? Spokojnie. Troszeczkę potrugam. Jejku, no to nie powinno być. Aż tak jakoś. Strasznie brane pod uwagę. Wszelkie moje takie ruchy, tym bardziej, że jest tu dużo tych przeszkadzających ludzi. Chyba się udało tym razem. Mylicie się, mistrzu Sibrandzie. Nie zachęcałbym do użycia przemocy przeciwko komukolwiek, a już na pewno nie przeciwko wam. Tak mówisz! A jednak nikt za ciebie nie poręczy. Co mam o tym sądzić? Prowadzę proste życie, panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Być może. Czy może nie znają cię dlatego, że nie jesteś Bożym sługą, lecz asasynem? Nigdy. Nosisz takie same szaty. Jeśli odziewają się tak jak my, to tylko po to, by szerzyć strach i niepewność. Nie daj się omamić. Nazywasz mnie tchórzem? Sprzeciwiasz się mojej władzy? A może chcesz podburzyć moich rycerzy przeciwko mnie? Nie rozumiem. Dlaczego mi to robisz? Nie uczyniłem nic złego. Nie przypominam sobie, bym cię oskarżał o coś złego. Stąd twoja reakcja jest tym dziwniejsza. Czy może wina wymusza na tobie jej wyznanie? Ale niczego nie wyznałem. O, uparty do samego końca. Co masz na myśli? Wilhelm i Garnier byli zbyt pewni siebie. Przypłacili to swoim życiem. Nie popełnię tego samego błędu. Zaprawdę, jeśli jesteś sługą Bożym, to niech Stwórca cię ochroni, a mnie niech powstrzyma. Oszalałeś. Czy nikt z was nie wystąpi, by położyć temu kres? Widać, że zatruwa go strach. Strach, który sprawia, że widzi wrogów tam, Altair, gdzie ich nie ma. Weź, ruszcie. Wygląda na to, że ludzie podzielają moje obawy. Wszystko, co robię, robię dla Akki. Bądźcie bardzo czujni. Informujcie straż o każdym podejrzanym zdarzeniu. Wątpię, żeby to był ostatni z asasynów. Ci dranie są wytrwali. A teraz wracać do pracy. Zakuty łeb jeden. Pięknie. I co, on tam krąży, tak? Nie, odpływa. Nie wiem, może spróbuję do niego jakoś doskoczyć, Altair. Po słupkach? No, nie wiem, czy to... Cholera jasna. No nie. Nie wierzę w to. Po słupkach miałam...
Tak, po słupkach pewnie miałam sobie skakać do tamtej dużej łódki, co? Chyba, że miałam to zrobić jakimś bardziej wymyślnym sposobem. Nie, no! O Jezu! Dlaczego on nie doskoczył do tej łódki? Ja już mam dość tego. Czasami skaczę zadziwiająco daleko, że aż nie mogę uwierzyć. A czasami czegoś takiego nie chcę wykonać. Dobra. No, dobrze, dobrze jest. Teraz tak, tam poproszę, tu. Jezu, nie do wody, nie do... Ojejku, no. Ja nie wiem. Głupia gra. Dlaczego on nie może... Zabijając kogoś z ukrycia, możesz wywołać zamieszanie. Jak to wygląda na mapie? On jest tam przy samym końcu. Tam chyba, tak? Czy nie? Czy to jakiś inny strażnik? Dobra. A gdybym spróbowała doskoczyć na tę łódeczkę... Tu, tutaj. Tu. Spokojnie, spokojnie. Dobra, idą strażnicy, to oni niech jeszcze sobie idą. Gardez l'œil ouvert. Soyez vigilant. Il va revenir. Dobra, idę, jak gdyby nigdy nic. Czy robi to z jakiegoś powodu? Si vous l'apercevez, patrzą sobie tylko na wodę. Wiem, że to trochę podejrzane, ale... Patrzą na wodę, patrzą. Dobra, jak teraz zaczną skakać... To już na pewno zaczną mnie podejrzewać. Ale... Ale zaraz. Jezu, no nie! Wiecie, wrócę do was przy tym słupku. Dobra, jestem... w tymże miejscu. Dobrze. I teraz tak. Jeśli nikt nie podniesie ręki w obronie tego pozwolę sobie zabić, bo naprawdę łatwo. Tyle razy, co on mnie zepchnął z tej łódki, to po prostu. No, nie pytajcie. Tragedia jakaś. Teraz tak. Mam nadzieję, że już uda mi się właśnie wszystko jak trzeba zrobić. Cholera. Czy ja go jakoś fajnie dopadnę? Tak, żeby nie musieć tam podchodzić? Miło byłoby, gdyby tu przyszedł sam z siebie. Dobra, widzę cię. I nie uciekniesz mi. Dobra, Altair, goń go. Goń! Jejku! Gdzie on uciekł? Gdzie on jest? Tam gdzieś. Tak szczerze, to w rzeczywistości go nie widzę. O, był za mną. No to... Cholera, Altair! No, co ty odpierdzielasz? Latasz po ścianach jak jakiś Spider-Man, zamiast gonić... O cholera, jeszcze cywila? Ależ mi się ten odcinek nie podoba. Spieprzyłam go zupełnie. Hmm.
Dobra, to jest czas na miecz. Dotarł do wieży strażniczej. No, fajnie, fajnie. Tylko... Jejku, to już teraz... to wszystko będzie trwało, trwało. I jeszcze raz trwało. Dobra. Atakuj może Altaj, kogo trzeba. Dobra, teraz tak. Jezu, nie. Nie trąbi życia, ja nie wierzę. Dobra. Aha. No, teraz. Nie, proszę, niech już tu. Altair, walcz z kim trzeba chociaż, proszę. Dobra, to mi powinno pomóc jakoś. No. I tak. Proszę, nie rób tego. Boisz się? Oczywiście, że się boję. Przecież będziesz bezpieczny w objęciach waszego Boga. Czy moi bracia niczego cię nie nauczyli? Wiem, co mnie czeka. Co czeka nas wszystkich. Skoro nie wasz Bóg, to co? Nic. Nie ma niczego. Tego właśnie się boję. Nie wierzysz? Jak wierzyć, wiedząc to, co wiem? Co widziałem? Nasz skarb był tego dowodem. Dowodem czego? Tego, że mamy tylko to jedno życie. Pozwolę ci zatem pożyć chwilę dłużej. Opowiedz mi o roli, którą miałeś odegrać. Morska blokada. Miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków, kiedy... Odbijecie Ziemię Świętą? Uwolnimy ją, głupcze. Od tyranii wiary. Uwolnicie? Zamierzałeś podbijać miasta, kontrolować umysły ludzi. Mordowałeś wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzali. Wykonywałem rozkazy, wierząc w swoją sprawę. Tak jak ty. Wow, no tak, jeszcze to, co lubimy najbardziej, czyli jakaś dobra ucieczka. O, sianko na dachu. Marna kryjówka. Dobra, rozumiem. Sianko na dachu nie zapewni mi kryjówki. Ta budka raczej też nie, tak? Spalona moja kryjówa. Bo się ktoś tu zorientował, że chyba do niej zmierzam. Altair, gdziekolwiek, błagam cię, nie wiem, tutaj za daszkiem. Pięknie. Auć. Użyczylibyście człowiekowi łapki. No świetnie, wszyscy wstają, wsiana jakieś, ale... Dobra, ja ich zaskoczę w ten sposób, tak. Szukam sobie bułki. Jakiejkolwiek... O nie. Nie spodziewałam się... Nie pozwólcie mu uciec! No nie, może ta? Proszę... Nie... Tak nie dam rady im uciec. No, chyba jednak. Byłoby miło, nie ukrywam. Jezu, chyba całe miasto mnie szuka. Teraz tylko pytanie, jak tutaj łatwiej będzie im się przemknąć? Czy jednakowoż jakoś dachami? Czy idąc ulicą i na koniec dopiero gdzieś tam się na dachy rzucając? Doskoczy Altair, dobra, doskoczył. Jejku! Strasznie daleko, ale jakoś dał radę z tym fikołkiem. Bez fikołka już byłoby gorzej. Znowu przeżyłam tyle grozy. Dobra, tutaj... O rany. Ale ja się czasami...
stresują, jak on tak skacze. Zaraz, biuro jest już gdzieś tu. Dobra, to jak zaczną mnie gonić przy samym biurze, to nie wiem, czego dostaną. Nie no, nie zaczną. Trzeba wierzyć w takie powodzenie sprawy. Altairze, wywołałeś spore zamieszanie. Zrobiłem jak kazano. Żywot Simbranda dobiegł końca. Zaiste, zaiste. Powinieneś jechać do Masyafu i poinformować Al-Mualima o sukcesie. Tak, muszę wrócić i z nim porozmawiać. O tym i o innych sprawach. Wszystko w porządku, przyjacielu? Wydajesz się taki nieobecny. Nic takiego, Rafiku. Po prostu mam dużo na głowie. Porozmawiaj więc ze mną. Może ci pomogę. Najpierw sam muszę to sobie jakoś poukładać. Dziękuję jednak za propozycję. To ci, których zabijasz, prawda? Czujesz coś względem nich. Skąd? Ach, przyjacielu. Z tych ponurych zadań nie czerpie się przyjemności. Żal, niepewność, współczucie. Tego można się spodziewać. Czy powinienem się obawiać tych uczuć? Powinieneś je zaakceptować. To one czynią cię człowiekiem. A co jeśli się mylę? Jeśli oni nie mieli zginąć? Jeśli mieli dobre zamiary? Może byli zagubieni, lecz mieli dobre intencje? Jestem tylko Rafikiem, Altairze. I takie sprawy mnie przerastają. Może Al-Mualim pomoże ci to wszystko jakoś ogarnąć? Tak. Być może. Dziękuję, Rafiku. To przyjemność pracować z kimś o twych umiejętnościach. Też tak czuję, że Al-Mualim może nam co najwyżej... Jakie? Oni te księgi mają zakurzone. Znaczy, może nam co najwyżej w głowie bardziej namieszać, ale to zawsze były tylko takie tam moje, wiecie... Tak zawsze sobie od początku gry. Odkąd tylko zaczęłam grać po raz pierwszy w Assassin's Creed 1, to miałam jakieś takie właśnie przemyślenia, przeczucia. Oczywiście, że tak. Przecież nie będą jechać kommo, nie wiadomo ile i nie wiadomo gdzie. Zabijając kogoś z ukrycia, możesz wywołać zamieszanie. Albo nie z ukrycia, to nie? Witaj w domu, dziecko. Jakieś wieści? Kolejny z tych, których wymieniłeś, odszedł na spoczynek. Więc twoje zadanie jest niemal zakończone? A twoja ranga przywrócona? Jeśli mogę, mistrzu, mam pytanie. Pytaj, a odpowiem. Czemu ci dwaj, Jubair i Sibrand? Nie widzisz tego? Oni przygotowują drogę zmianą. Pilnują, by nie pojawiły się dawne i nowe zagrożenia. Osłabić ich, to osłabić naszego wroga. To chyba logiczne. Jeśli pozwolilibyśmy im kontynuować pracę, nasze dzieło prędko runęłoby w gruzy. W jaki sposób? Przysporzyliśmy im wielu kłopotów. Owszem, uderzamy w ręce, ale mierzysz się z hydrą. To, co odetniesz, szybko odrasta. Więc odrąbmy jej łeb i skończmy to. Już niedługo, niedługo. Tylko jeden człowiek stoi między nami i naszym ostatecznym celem. Wrócę do swej pracy. Im prędzej on zginie, tym prędzej zmierzę się z naszym prawdziwym wrogiem. Nim pójdziesz, ja mam pytanie do ciebie. Oczywiście. Jaka jest prawda? W samych siebie. Widzimy świat takim, jaki jest i mamy nadzieję, że pewnego dnia ludzkość ujrzy go tak samo. Czym więc jest świat? Iluzją. Złudzeniem, któremu możemy albo się podać, jak czyni większość, albo wykroczyć poza nie. Co oznacza wykroczenie poza złudzenie? Zrozumienie, że nic nie jest prawdziwe i wszystko jest dozwolone. Że prawa nie biorą się od bóstw, lecz z rozumu. Rozumiem teraz, że nasz kodeks nie każe nam być wolnymi. Każe nam być mądrymi. Rozumiesz już, dlaczego Templariusze są zagrożeniem? My chcemy rozwiać iluzję. Oni pragną użyć jej, by zdobyć władzę. Tak. Zmienić świat na taki, jaki bardziej będzie im odpowiadał. To dlatego wysłałem cię po ich skarb. To dlatego trzymam go w zamknięciu. I to dlatego ich zabijasz. Póki żyje choć jeden z nich, ich pragnienie stworzenia nowego ładu świata może się odrodzić. Weź swoje rzeczy. Odnajdź tego ostatniego człowieka. Gdy umrze, będziemy wreszcie mogli zaatakować Roberta de Sable. Uczynię to. Pokój i bezpieczeństwo z tobą, Altairze. Mhm, i to tyle by było. Czy jeszcze nam coś powiesz? Nic nie powiedział. No i dobrze. No, już, Altair. Nie, ten... Nie popisuj się.
Myślę, że to dobry moment na koniec odcinka, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.